powinni się pozdrawiać i to, czy to proboszcz, czy to jest nieproboszcz. Ludzie powinni się lubić, ludzie powinni się szanować, ludzie powinni się miłować. Ja jak tak u tych świadków Biblię studiuję od bardzo wielu lat, no to wiem, że i goście, którzy do nas przychodzili, a to na Ochocie, na Niemcewicza 25, mieszkania 6, taki wspaniały człowiek, historyk, to on mówi, że czuje się jak w zborze pierwszych chrześcijan. No i teraz zawsze Świadkowie Jehowy tak mówili, że albo jesteś w zborze u Świadków Jehowy, albo należysz do świata. Jesteś ze świata i postępujesz jak świat chce, na jaką modłę, prawda? No to więc, jak popatrzymy się na ten system rzymsko-łaciński, jak się popatrzymy na ten system rzymski, neronowy, tego listka neronowego we włosach wpiętego, proszę Państwa, to co Państwu do głowy przychodzi, prawda? Także buziaczki, proszę jeść kaczki. Nie na styl religijny Babilonu Wielkiego, nie na styl też Nerona, bo właściwie Neron, to w co on wierzył, to w co on nie wierzył, to tak czy siak żył na styl starożytnego Babilonu. Dlatego mówimy o imperium religii fałszywej jako o Babilonie Wielkim właściwie. Neron nie musiał w nic wierzyć, bo wiemy, że opcje ateistyczne były już dość dawno i że ten ateistyczny pałac kultury Stalina i Lenina tutaj w centrum Polski, a w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, to nic nowego. Składamy życzenia, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Tak? Tak zawsze mówili. Nasze radio obrotowe, Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, by się z tym chciało zgodzić i by się z tym mogło też i nie zgodzić, bo a dlaczego jak Żydzi? Przecież oto wielka rzesza z każdego narodu, plemion, wszystkich ludów i języków stoi przed tronem Baranka, czyli pośród, czyli że ludzie zbawieni, to ze wszystkich plemion pozdrawiamy.